Nie, to nie jest pizza, to coś jeszcze lepszego. Przedstawiam obręcze DTXM481. DT Swiss produkuje obręcze do każdego rodzaju rowerów, od trekkingów po elektryki. Na ich stronie wszystko jest czytelnie podzielone na kategorie i łatwo można znaleźć obręcz, która będzie dopasowana do konkretnego stylu jazdy i wagi jeźdźca. Ceny uzależnione są od technologii wykonania, masy oraz sposobu łączenia. Przeznaczeniem 481 jest jazda trail, all mountain i lekkie enduro. A jeśli ciekawicie, jak wyglądają koła na takich obręczach, to zapraszam do moich wcześniejszych filmów, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Moim zdaniem te obręcze posiadają bardzo dobry stosunek masy do wytrzymałości oraz idealną szerokość wewnętrzną do jazdy trailowej, czyli 30 mm. Ale jeśli jeździsz naprawdę mocno i agresywnie, to lepszym wyborem będzie wzmocniona wersja EX511, posiadająca te same wymiary, ale grubsze ścianki. Natomiast gdy Twoim priorytetem jest waga i nie potrzeba Ci aż tak szerokiej obręczy i płynącej z niej zalet, to jest jeszcze bardzo popularna XM421 i EX471 o szerokości wewnętrznej 25 mm. Producent twierdzi, że 481 w rozmiarze 29 cali waży 525 gram, jednak ich waga rzeczywista to 569, a do tego należy jeszcze doliczyć obowiązkowe podkładki pod nyple dodawane do zestawu. Oprócz nich w pudełku znajdziesz też srebrne aluminiowe nyple i za to akurat plus dla DT. Obręcz jest spawana, posiada matowe wykończenie i ma niezłą odporność na wgniecenia. Wykonana jest na bardzo wysokim poziomie, nie ma mowy o jakichkolwiek niedoróbkach czy zadziorach. Napisy to zwykła naklejka, więc jeśli nie pasuje Ci ich wygląd i kolor, można to bez trudu zmienić i zamówić sobie nowe. DTXM481 można kupić od około 370 zł za sztukę i uważam, że ciężko znaleźć w podobnej cenie coś lepszego i sprawdzonego w boju. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!